sytuacje, które zdarzyły się może miesiąc temu, może rok temu, może kilka lat temu i wtedy wydawały się takie tragiczne. A gdy na to dzisiaj popatrzysz, to wiesz, że był tam ukryty sens. Pamiętam, to było bardzo, bardzo dawno temu. Byłam bardzo młodą osobą, miałam tylko 21 czy 22 lata. Pracowałam jeszcze w pierwszej pracy, na tym pierwszym etacie, gdzie byłam zatrudniona. I była to firma, jak już o tym opowiadałam, reklamowa. I pamiętam, że mieliśmy jedno bardzo duże zlecenie od Poczty Polskiej. Było jakieś święto Poczty Polskiej i cała nasza agencja dostarczała na to święto materiały reklamowe od wszystkich długopisów i wszystkich innych rzeczy. To było kilkaset tysięcy różnych materiałów reklamowych, ale miały one być dostarczone dokładnie tego dnia do dystrybutora, który mógłby je rozprowadzić wśród wszystkich placówek Poczty Polskiej, także w momencie tego święta, by wszędzie była ta nowa dekoracja, prawda, i nowe reklamy, i nowe narzędzia do pracy. I oczywiście byłam wtedy bardzo niedoświadczona, byłam bardzo młodą osobą i byłam wychowana w tym systemie, który przejęliśmy od naszych rodziców, dziadków, prawda, że wszystkie terminy to jest coś strasznego, że wszystkim należy się stresować. Mamy taką odpowiedzialność za to, co robimy. I pamiętam, pierwsza sytuacja, która się wydarzyła, to tir, który przewoził te materiały reklamowe, ponieważ nasza firma produkowała je we Francji, w swojej firmie macierzystej, miał wypadek. Kierowca w szpitalu, wszystkie materiały na jakimś parkingu policyjnym. No i pierwsza rzecz, i to było na parkingu w Niemczech, trzeba było w jakiś sposób zorganizować ten przeładunek, aby te materiały trafiły do Polski. To była pierwsza rzecz, więc pierwsze opóźnienie i ten czas, który nam został do tego terminu, skrócił się niesamowicie. Już wszyscy byliśmy zdenerwowani, oczywiście najbardziej ja, ponieważ był to mój stały klient i ja czułam pełną odpowiedzialność, żeby wszystko było idealnie. I tak, materiały dojechały i utknęły na urzędzie celnym. I tak, jeden dzień na tym urzędzie celnym, drugi dzień na tym urzędzie celnym, nie pomagały telefony, odwiedziny, nie wiadomo już, jakie źródła trzeba było poruszyć i jakie wszystkie swoje siły i wszystkie możliwości, aby dotrzeć do kierownika urzędu celnego, ponieważ brakowało materiałów. W czasie tego wypadku gdzieś jakieś rzeczy utknęły w Niemczech i Polski Urząd Skarbowy celny nie mógł tego zaakceptować. I pamiętam, że gdy już przyjechałam chyba po raz dziesiąty na ten urząd celny, zdecydowałam się już, że mam to spotkanie z kierownikiem urzędu i co mam wszystko powiedzieć, i jak mam to wszystko przedstawić, jak mam go poprosić o jakieś rozwiązanie. To byłam tak zdenerwowana, że wjeżdżając na parking skasowałam drzwi od nowego samochodu firmowego. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Jeżeli jesteśmy w pośpiechu lub w panice, to oczywiście zdarza się tysiąc innych rzeczy niezaplanowanych, które jeszcze bardziej ten stres jak gdyby przyciągają. Tak się mówi, że nieszczęścia chodzą parami, prawda? Ale to idzie praktycznie z każdej strony. Ta cała historia była jeszcze bardzo długa. Udało się wreszcie te materiały z tego urzędu celnego uzyskać. I okazało się, że część tych materiałów mieliśmy przewieźć do takiej malutkiej miejscowości, gdzie chałupniczki, czyli panie, które pracowały w domu, miały przejąć część tych materiałów, doszyć tam różne zawieszki, różne guziczki i następnego dnia już ta część miała iść do dystrybutora. No i oczywiście nowy tir, nowy kierowca. Ja go odebrałam z tego urzędu celnego, gdzie tkwił przez 3 dni. To jeszcze były wtedy troszeczkę inne czasy, to były lata 90., więc dzisiaj na pewno wygląda to troszeczkę inaczej. I oczywiście nie byliśmy w Unii, więc same komplikacje. I wyobraź sobie, że jadę z tym kierowcą i okazuje się, że droga, taka główna droga dojazdowa do tej miejscowości jest w remoncie.
i nie ma objazdu. Tej malutkiej miejscowości w Beskidach nie było innej drogi. I wtedy mówi do mnie tak, no pani Marnia, no co robimy, no przecież nie będziemy tego przeładowywać, kilku ton materiałów, jeżeli musimy znaleźć kilka samochodów, żeby to przeładować i dojechać inną drogą. Ja powiedziałam tak, wie pan co, panie Krzysztofie, ja przejmuję na to pełną odpowiedzialność i poprowadzę pana taką drogą, że nie wolno panu tamtędy jechać, ponieważ to była droga leśna do 3,5 tony, a oczywiście tir miał 17 ton. I wtedy również podjęłam decyzję, którą wskazała mi jak gdyby energia wyższa. Miałam takie przekonanie, że siła wyższa mnie poprowadzi, że musi nam się udać przejechać tą drogą. Przecież znam ją, bardzo często tamtędy wędrowałam, znam praktycznie każdy zakręt tej drogi. I tak tym tirem przedarliśmy się przez puszczę, nazwijmy to tak. Dojechaliśmy do tej miejscowości i te materiały zostawiliśmy. Następnego ranka były one gotowe i znów tą samą drogą wróciliśmy do naszego dużego miasta. Czyli widzisz, w takim momencie ktoś mógłby podjąć zupełnie inną decyzję, może bardziej w panice, może całkowicie coś innego mogłoby się jeszcze wydarzyć, prawda? Przeładunek na inne samochody, a kto wie jeszcze, co by się wydarzyło? Wtedy mnie poprowadziła siła wyższa. Zrobiłam coś, co było niedozwolone, oczywiście. Ktoś by powiedział, no pani Mario, pani złamała prawo. Prawo, system, strukturę. To była również taki moment wyboru, prawda? Te panie chałupniczki, które żyły z tej współpracy z naszą firmą, jeżeli ten materiał nie zostałby im dostarczony, jeżeli mielibyśmy to opóźnienie, jeżeli nie dostarczylibyśmy tych materiałów, nie tylko nasza firma miałaby kary od Poczty Polskiej, ale również Poczta Polska nigdy więcej nie dałaby nam tego zlecenia, więc ponad 100 kobiet nie miałoby pracy. Tutaj też trzeba czasami wybrać mniejsze zło, ale to podpowie ci tylko i wyłącznie siła wyższa, bo to ona wie, ona widzi wszystko z góry, prawda? I czasami jest jeszcze tak, że jakieś sytuacje mają miejsce, bo mają ci coś pokazać. Nie tylko ci pokazać, że w tobie, wewnątrz ciebie, jest nieograniczone morze możliwości. Czasami myślimy, że możemy podjąć tylko taką decyzję, że możemy iść tylko tą drogą, a okazuje się, że do tego celu jest nie tylko jedna droga, przynajmniej dwie, a czasami jeszcze więcej. I dopiero gdy taka sytuacja kryzysowa następuje, to ona powoduje, że aktywujemy jak gdyby wszystkie swoje możliwości, prawda? I znajdujemy rozwiązania, na które byśmy wcześniej nie wpadli. Czyli takie sytuacje są nie tylko takim egzaminem od siły wyższej, które aktywują w tobie twoje wyższe zdolności, które aktywują w tobie również to poczucie tej siły i mocy. Bo jestem pewna, że gdy dzisiaj popatrzysz na twoje życie, to również były tam sytuacje, które zdarzyły się może miesiąc temu, może rok temu, może kilka lat temu i wtedy wydawały się takie tragiczne. A gdy na to dzisiaj popatrzysz, to wiesz, że był tam ukryty sens, że ta sytuacja cię czegoś nauczyła. I dzisiaj jesteś zupełnie inną osobą, a może zdarzyło się coś jeszcze innego, o czym informują nas dokładnie dzisiaj siły wyższe. Może zdarzyło się coś takiego, że twoja droga była zaplanowana, osiągnięcie jakiegoś celu, na przykład awans, na przykład to czy tamto, prawda? I nagle pojawiła się blokada. I ta blokada pokazała ci, że nie tędy droga. Że to, co było zaplanowane przez to twoje małe ego, czyli przez tego ludzika, jak ja go tam nazywam, który siedzi tutaj w tym ciele i próbuje kontrolować twoim życiem. Ale ta droga była niezgodna z tobą i z twoją duszą wyższą. I z tym, do czego siła wyższa powołała cię tutaj i teraz. Bo jak często jest tak, że jesteśmy w związku z jakąś osobą i wydaje nam się, że to już jest ten partner czy partnerka na całe życie. A okazuje się, że to jest tylko pewien etap w twoim życiu,
który był dobry w tym momencie, ale teraz czeka na ciebie ktoś zupełnie inny. Twoja druga połowa, twoja prawdziwa druga połowa. Może te pierwsze związki trzeba było przeżyć, aby się czegoś nauczyć, aby w sobie coś przepracować. Może były to związki karmiczne, czyli z poprzedniej jego wcielenia, z poprzedniej inkarnacji, od których trzeba się było uwolnić. I teraz, gdy to odeszło, możesz dopiero przyjąć tą twoją prawdziwą drugą połowę. Tak było w moim życiu. Zanim poznałam moją drugą prawdziwą połowę, miałam kilka związków i wtedy wydawało mi się, że to jest ta osoba, że z nią chcę iść przez całe życie. I pojawiały się plany i matrymonialne, i potomstwa, i wszystkiego innego, a nagle okazywało się, że to się rozpadało i w tym momencie to również dla mnie i dla tej osoby był grom z jasnego nieba, a dzisiaj, gdy się spotykamy, patrzymy na siebie i ja jestem z moją drugą połową i ta osoba jest również z jej drugą połową. I ostatnio miałam takie spotkanie i powiedziałam do mojego ówczesnego partnera: widzisz, jakie to jest niesamowite? To był piękny czas, który przeżyliśmy razem. Bardzo piękny czas. Ale dzisiaj, gdybyś był ze mną, to mieszkałbyś w innym miejscu, twoje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, byłbyś nieszczęśliwy, bo ja nie chcę mieć potomstwa, a teraz masz troje dzieci z inną kobietą. Jesteście szczęśliwi, czy nie jest to piękne? A ja jestem szczęśliwa z kimś, kto jest zgodny ze mną. Ale mimo tego był to piękny czas, potem był ten grom z jasnego nieba, prawda, który potrząsnął całym fundamentem, wszystko nagle stanęło pod znakiem zapytania. A dzisiaj, gdy patrzymy na to, okazuje się, że było to błogosławieństwo. Dlatego, gdy po raz kolejny w twoim życiu zdarzy się jakakolwiek sytuacja, która zachwieje twoim fundamentem, czy to bankructwo firmy, czy jakaś kara, czy jakaś sprawa sądowa, czy utrata jakiejś bliskiej osoby, to dokładnie w tym momencie, gdy to się dzieje, pamiętaj o przesłaniach od siły wyższej, by wycofać się, połączyć z siłą wyższą, poprosić o wskazówki, poprosić o prowadzenie i dopiero wówczas podejmiesz właściwe decyzje i możesz mieć wtedy pewność, że za kilka lat, gdy popatrzysz na tą sytuację wstecz, to zobaczysz, że siła wyższa rzeczywiście dokładnie w tym momencie chwyciła cię za rękę i poprowadziła właściwą drogą. Dlatego, jeżeli dzisiaj...